Dzień dobry, witam się z Wami bardzo gorąco i serdecznie. Witam się z Wami w dzień tygodnia czwartek, nie, piątek. W dzień tygodnia piątek i to jest 27 grudnia, czyli mojej mamy urodziny, także mamy wszystkiego najlepszego, przede wszystkim zdrowia. I słuchajcie, ja właśnie już jestem powoli wyszykowana do pracy z racji tego, że chcę wyjść wcześniej, bo chcę jeszcze zajść w dwa miejsca i muszę też zajść, słuchajcie, do banku. Tak wygląda moja stylizacja do pracy. Bardzo proszę. O, tak właśnie. No, a chciałam Wam za dnia pokazać, jak właśnie wygląda mój pokój po tych takich zmianach, po przemeblowaniu. Tutaj teraz stoi łóżko, tam stoi toaletka. Tak to wygląda. Zasłoniłam też właśnie całkiem okno. Tutaj jest kącik, gdzie jest łóżko, drzwi, kaloryfer. Jak widzicie, tutaj już nic by mi nie weszło. Tam też już bym nic nie dopchała. Także tak by to wyglądało. No i tutaj mam jeszcze ozdobioną szafę. To oczywiście zniknie, bo to jest ozdoba świąteczna. I teraz Wam jeszcze pokażę. Tutaj zrobiłam przesiew szafy. Jedną torbę już wzięła Karolcia do przejrzenia. To wszystko pójdzie prawdopodobnie do charity. Dobra, i teraz Wam pokażę właśnie jeszcze, jak przemeblowałam, jak zmieniłam w salonie. Jest mały nieporządek. Bardzo proszę. Znaczy nieporządkiem jest w sumie tylko koc. Także tak by to wyglądało. Teraz choinka jest tam zamiast tam. Sofę przesunęłam bardziej na środek. Dzięki temu zaoszczędziłam też tutaj miejsce, gdzie był stół, stołu tutaj nie ma, stół jest w kuchni. Pokazywałam Wam to wieczorową porą, teraz Wam pokazuję za dnia. No i tutaj właśnie postanął mój sprzęt i tutaj jest moje miejsce pracy. Także tak wygląda właśnie ta zmiana, mi to bardzo pasuje. Fajnie mi się tutaj pracuje, tutaj też mam lampę, więc jak będę chciała nagrywać, to wydaje mi się, że śmiało mogę. No i jeżeli chodzi o kuchnię, to za dnia pokażę Wam, tak wygląda teraz stół. Stół stoi właśnie dokładnie tutaj, przy lodówce stoi śmietniczek, także trochę tylko lipa, że ten śmietniczek, niestety nie ma tu jakby więcej miejsca, ten stół zajmuje bardzo dużo. On na tej ścianie niestety, ale nie pasował, bo odstawał za bardzo i wadził tutaj przejściu, także tutaj pasuje idealnie, przynajmniej jest jeden syf w jednym miejscu w kuchni. No i tak by to wyglądało. I ja co? Ja zrobiłam sobie taki bardzo, bardzo minimalistyczny makijaż, czyli standardowo tylko odrobina podkładu. Zamówiłam też sobie, słuchajcie, ten podkład jeszcze raz, czyli ten It Cosmetics. Zamówiłam go sobie w wersji tej mojej, tej normalnej, oraz zamówiłam go jeszcze też w tej wersji Illumination, chyba czy jakoś tak. I to jest ten rozświetlający, także w różowym opakowaniu. Zobaczymy, jak przyjdzie, jak on się spisze, jak się sprawdzi. Zrobię Wam jego test. Jestem bardzo go ciekawa. Zamówiłam oba na eBayu, nie na żadnej innej stronie, na eBayu. Zobaczymy, co to przyjdzie. Tylko wiecie, co zastanowiło mnie jedna rzecz, bo dopatrzyłam się po czasie, ja tutaj mam 12 ml tego mojego i dałam dychę, a tamte były po chyba oba około 10 funtów i niby było napisane, że to jest pojemność 35 ml, więc to mnie zastanawia, czy przyjdzie właśnie ten podkład, czy też przyjdzie jakiś szajs. No, mam nadzieję, że przyjdzie ten podkład, że po prostu ktoś się go, nie wiem, ewentualnie wyzbywa. Nie wiem, zobaczymy. Zamówiłam dwa, wyszło mi 23 funty za oba, także jeżeli byłyby to oryginalne wersje, to byłoby naprawdę super. Ja spadam, dlatego że, tak jak mówię, muszę zajść do banku przed pracą i chcę zajść do New Looka i muszę zajść do Bootsa. No, także to są dwa miejsca, gdzie jeszcze chciałabym zajrzeć. No i co? I dzisiaj pewnie już po pracy się nie odezwę. Obrobiłam Wam filmik. Niestety chyba jeden dzień mieliście przestoju. Mam nadzieję, że mi to jakoś wybaczycie, ale chyba jednak znowu teraz będzie ciężki okres i nie wiem, czy dam radę dodawać Wam codziennie filmy, bo nie jestem w stanie codziennie ich nagrywać. Także nie wiem, jeżeli będzie dzień poślizgu, to no to mam nadzieję, że się nic takiego nie stanie. Po prostu ode mnie odpoczniecie i tyle. No, także na pewno płakać nikt nie będzie. No i myślę, że w
przyszłym tygodniu, jakoś poniedziałek, wtorek, bo mam wolne, może uderzę właśnie do Melrose poprawić okolice pod oczami. Plan taki miałam, że jeszcze chciałam raz zrobić sobie policzki, ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to wypali, czy robić, czy nie robić. Zastanawiam się bardzo. No, ale jak będę robić, to na pewno Was ze sobą zabiorę. Także ja spadam, bo jeszcze sobie muszę kupić jakiś napój, jakiegoś Red Bulla albo coś przed pracą, bo nie dam rady. Okej, także do usłyszenia, słyszymy się całkiem niebawem. No i hejo, hejo. Nie wiem, czy będziemy je słychać, czy mnie nie wypipka, dlatego że nagrywam i troszeczkę słuchać radio. No, ale zaszłam sobie przed pracą właśnie do Kosty na croissanta i na małą kawę. Zamówiłam jakąś nowość i to jest, słuchajcie, nazywa się Irish Velvet Latte. Cokolwiek to znaczy, ale zobaczcie, jak ona wygląda pięknie. Chociaż pewnie tutaj światło nie oddaje. No i cieplutki croissant z masełkiem i z dżemem. Uwielbiam. Także ja zabieram się za jedzonko. Jeżeli chodzi o pogodę za oknem, to jest ona taka. No, powiedzcie, że to jest zima. Zero po prostu. Zero śladu zimy tak naprawdę. Także nic się nie dzieje. Zero śniegu, zero przymrozku. Temperatura jest na plusie, także... No, gdyby nie te bałwanki, to byśmy nawet nie wiedzieli, jaką mamy porę roku. No, także co, ja zabieram się za żarełko i odzywam się do Was, przypuszczam, że jutro, czyli w następnej części oczywiście vloga. Już niestety nie vlogmasa, dlatego że vlogmasy dobiegły końca. Także odzywam się do Was w następnej części vloga. I hejo, hejo, dzień doberek. Nie wiem, jak miałam się usadowić. Słuchajcie, tutaj nie mam za bardzo gdzie postawić tak naprawdę lampy. Mam ją, jak widzicie, jak najmocniej ustawioną i mam ją naprzeciwko swojej twarzy, ale też tutaj naprzeciwko siebie mam lustro, więc nie wiem, które światło będzie wystarczające. Przychodzę do Was dzisiaj z testem tych produktów. Ja co prawda dzisiaj idę do pracy, więc jeszcze nie wiem, czy zrobię dzisiaj całą twarz po prostu którymś, czy właśnie pół twarzy tym, pół tym, żeby zobaczyć właśnie tą różnicę. Ja zakupiłam te dwa produkty z IT Cosmetics na eBayu. Zastanawiam się właśnie w tej chwili, słuchajcie, czy to są oryginały. Z racji tego, że po pierwsze kupiłam je w dobrej cenie, bo dyszkę za jeden produkt dałam 20 bodajże 3 funty za oba, więc tam 10 czy 11 jakoś tak. Są one w pojemności 32 ml. Ja mam jeden oryginał, ale to jest ten travel size, czyli to mała taka, mała próbeczka jakby, małe opakowanie. No i zastanawiam się bardzo mocno, czy dokonałam dobrego zakupu. Rzecz, która mnie martwi i która jakby mi podpowiada tak troszeczkę źle, że mogą to być fejki, że mogą to być podróbki, no to jest przede wszystkim, słuchajcie, to, że na przykład nie ma pompki. Ale to, że nie ma pompki, też może być to kwestia tego, że mogą to być jakieś testery, nie testery, nie wiem, jakiś produkt z drugiej ręki. Niby tutaj to opalizujące jest takie, jak być powinno. Tutaj też to jest, jak widzicie. Ten taki wodny jakby znak. Nie wiem tylko, czy to odpowiednio się tak samo jakby odbija, jak powinno. No niby coś tam się odbija. Nie wiem, naprawdę ciężko mi stwierdzić. Napisałam też do koleżanki jednej, sorry, YouTube'owej, do Kini, z prośbą, bo wiem, że ona ma oryginał. Nie wiem, czy ma tego Illumination, ale na pewno ma tego. To jest też jej jeden z ulubionych podkładów, znaczy kremów koloryzujących w sumie. No i właśnie spytałam się, czy mogłaby jakby porównać i sprawdzić i mi powiedzieć, czy ona myśli, że to jest oryginał, czy podróba, więc czekam na odpowiedź. No, ale tak czy siak przetestujemy sobie te produkty. Jeżeli chodzi o zapach, to mają identyczny do tego tutaj, z tego travel size, po prostu taki jakiś ziołowy. Ja jeszcze Wam powiem, co tutaj jakby producent mówi o tych produktach, jeżeli chodzi o ten Illumination. One generalnie są bardzo do siebie zbliżone z taką różnicą, że ten jest rozświetlający, ma nadawać takie nam naturalne glow. Ich jest 3, 6, 9, 12 niby odcieni tego produktu. Mamy Fair, Light. Light, czyli ja mam ten light właśnie, light medium, medium, natural medium, medium tan, natural tan, rich honey i deep. Także taka jest kolorystyka. No, jak patrzę tu na zdjęcie, to albo jestem pomiędzy fair light a light, tak mi się wydaje. Nie jestem już opalona, więc odpada u mnie jakikolwiek kolor z tych takich opalizujących.
No i teraz Wam powiem opis. Rozświetlający CC Plus krem Illumination z SPF 50+, opracowany został z chirurgami plastycznymi, jest najlepiej sprzedającym się kremem koloryzującym, korygującym, przepraszam, kolor w USA, który dostarcza 7 produktów w jednym, teraz z mikronizowanymi pigmentami odbijającymi światło, aby dać Ci świetlistą, rozpromienioną skórę bez oleistego błyszczenia, rzekomo. Rozświetlająca formuła zapewnia klinicznie przetestowane nawodnienie, a jednocześnie koryguje wygląd niedoskonałości skóry, zapewniając nieskazitelnie wyglądające krycie, które nie zbiera się w załamaniach skóry i porach. W połączeniu z hydrolizowanym kolagenem, peptydami, niacyną, kwasem hialuronowym, przeciwutleniaczami i witaminami, ten wielozadaniowy preparat upiększająco-pielęgnacyjny rozprasza wygląd zmarszczek, minimalizuje wygląd porów i daje promienną, elastyczną, nieskazitelnie wyglądającą cerę. Brzmi naprawdę nieźle. To prawdziwie obowiązkowa pozycja dla promiennej doskonałej cery. Zobaczysz ogromną zmianę natychmiast po nałożeniu, a to nie koniec, bo CC Cream Illumination pielęgnuje i chroni Twoją skórę każdego dnia, by była zdrowa i piękna przez lata. Dostarcza 7 produktów w jednym, podkład rozświetlający, pełny zakres ochrony przeciwsłonecznej SPF 50 UVA UVB, rozjaśniający, wyrównujący korektor koloru cery, nawilżający serum przeciwstarzeniowe, minimalizujący pory primer, rozjaśnienie ciemnych plam i nawilżający krem na dzień. Sposób użycia: zastosuj 1-2 pompki na oczyszczoną skórę za pomocą ulubionego pędzla lub palców. Może być stosowane jako serum nawilżające, przeciwstarzeniowe, korektor, podkład i krem do opalania. W zależności od potrzeb pokrycia i upodobań. Aby uzyskać najlepsze wyniki, nałóż gładką, równą warstwę na twarz, szyję i dekolt. Tutaj mamy w składzie kolagen, który wspomaga oczywiście elastyczność skóry dla młodzieńczego gładkiego wyglądu. Peptydy pomagają zmniejszyć zmarszczki i wspomagają naturalny kolagen, aby uzyskać gładszą i jędrniejszą skórę. Niacyn promuje bardziej równomierny wygląd i pomaga zwalczać wygląd przebarwień i cokolwiek to znaczy. Przeciwutleniacze zmniejszają i chronią przed wolnymi rodnikami, które mogą powodować stany zapalne skóry i starzenie się. No i dalej tutaj mamy oczywiście bardzo, bardzo mocno rozszerzony skład. No nie wiem, brzmi to wszystko nieźle, ale tak jak mówię, zastanawiam się, czy aby faktycznie jest to oryginalne opakowanie. Natomiast jeśli chodzi o ten poprzedni krem koloryzujący, jakby w opisie jest praktycznie dokładnie to samo, poza właśnie tym, że nie jest on rozświetlający rzekomo. Nie ma tutaj nic tak naprawdę chyba, co by się różniło. Prawdziwie niewielozadaniowy cudem urody i jest nasycony nowatorskimi technologiami anti-aging. Klinicznie udowodniono poprawę struktury skóry, jasność i zwiększenie. Nawilżenia skóry o 79%. Nawilżająca formuła anti-aging wraz z peptydami, niacynami, algami, witaminą A, C, B, E, kwasem hialuronowym i hydrolizowanym kolagenem wraz z przeciwutleniaczami i egzotycznymi naturalnymi składnikami botanicznymi przy długotrwałym stosowaniu rozjaśnienia skóry i poprawia jej koloryt. Także tak by to wyglądało. Nie wiem, czy mogłabym coś jeszcze więcej może poczytać o tych produktach. Chyba już nie. Chyba teraz przejdźmy po prostu do testu. Niby tam jest, żeby pędzelkiem aplikować, ale ja Wam powiem, że ja bym z chęcią zrobiła to. Mam też pędzelek, co prawda, ale ja chyba bym jednak, one są takie dość gęściejsze. Ja chyba wolę jednak wklepywać sobie gąbeczką. Ja mam umytą buzię i mam naniesiony tylko krem, więc na tej strukturze się skupimy. No i się zastanawiam właśnie, czy zaaplikujmy sobie tą wersję. Tak wygląda właśnie opakowanie. No niby wszystko jest ok, słuchajcie, niby. No ale ja nie miałam oryginalnego w rękach. Tak wygląda. Tu mnie trochę martwi, bo... Znaczy, no nie wiem. No nie mogę się przyczepić, bo właśnie nie wiem.
Ta niewiedza mnie trochę przeraża. Tak wygląda to opakowanie, więc jak ktoś z Was ma oryginalne, no to poznacie być może po czymkolwiek już jakiekolwiek różnice. Tak to wygląda. Z tego co widzę, to mogłabym wziąć nawet jaśniejszy niż ten light, bo ten light wydaje mi się dość ciemnym kolorem. No i coś, co mnie martwi, to jest to, że jest tu brak pompeczki. Nie mamy tu pompki. To jest martwiące i teraz nie wiem, czy to dlatego właśnie ta cena jest taka, jaka jest. Czy ktoś odkręcił tą pompkę? No nie wiem. Powinna być chyba dołączona, powinna być tutaj założona. Nie wiem. Nie mam żadnego pojęcia, więc jak ktoś z Was kupił już te produkty w takiej postaci, to możecie dać mi znać. No zobaczcie, jak jest ciemny. To nie jest raczej kolor light. To nie jest light. No nie wydaje mi się. Także może nawet już sama kolorystyka, słuchajcie, już jest jakaś nie ten. Nie wiem. Teraz się martwię, Wam powiem. Dałam dwie dychy, mogłam dołożyć dychę i mieć jeden oryginał. Pachnie niby, no dobra, zapach ma taki dość ziołowy, czyli można powiedzieć, że taki co ten poprzedni, ale kolor, no to nie jest light. No dziewczyny, nie oszukujmy się, ja mam tutaj w kolorze light i zobaczcie, jak to się różni. Ja mam ten w kolorze light. Zobaczcie, on jest taki, nie wiem, czy to będzie widać w kamerze, ale normalnie widać, że jest on jaśniejszy, chociaż teraz z daleka to już sama powiem, że głupieje, ale jest on jaśniejszy, jak patrzycie tutaj bez światła. Bez po prostu światła. To jest jednak on taki jaśniejszy. No dobra, no rozłóżmy go sobie. Niby mówi, że pędzelkiem. Może i on jest taki trochę gęsty. Nie wiem, dziewczyny, co ja zrobiłam. Nie wiem, no sprawdzimy sobie. Ale nie jest to na pewno light, czyli ja potrzebowałabym albo ten jest sprzedany po prostu, że w opakowaniu niby pisze light, a to nie jest light. No bo mi się nie wydaje, że to jest light, dlatego że light to jest naprawdę jasny kolorek, a ten nie jest jasnym kolorem. Zresztą tak jak Wam czytałam, przed tym kolorem jeszcze był fair i fair chyba light, tak? Także jeszcze jakby dwa kolory, więc no niestety, no ale nie mogłam podejść do stoiska i zobaczyć sobie testeru. Dobra, no rozłożę sobie go tak na połowie twarzy. Nie wiem co mam myśleć naprawdę. No wygląda to ładnie, zapach jest taki ziołowy, ale no naprawdę wolałabym być przekonana, że aplikuję na twarz normalną, oryginalną wersję, a nie jakąś kurde podróbkę. Tak by to wyglądało. Jest fajnie rozświetlający, cera wygląda naprawdę tak promiennie, naprawdę ładnie. No zobaczcie, tutaj mam na tej połowie twarzy nie mam, na tej mam. No nie wiem, ciężko mi jest powiedzieć, jeżeli macie to dajcie znać. Ma ładne wykończenie, może i można też budować troszeczkę krycie. Czy on będzie nam tutaj niwelować jakieś niedoskonałości? Ciężko mi się wypowiedzieć na ten temat. Naprawdę ciężko, bo ja takowych nie mam, więc ja nic nie mogę Wam powiedzieć. Nie wiem, teraz się tak zastanawiam naprawdę, czy dobrze zrobiłam, słuchajcie, serio. No zastanawiam się, bo chociaż jeszcze jakby ta pompka przyszła, to jeszcze jakoś bym była taka spokojniejsza, ale ten brak pompki jakoś mnie tak lekko zbił z tropu. Ja go nie daję aż pod same oko. No i też przede wszystkim już mogę powiedzieć, że no jest on rozświetlający, na pewno bardzo fajnie, bardzo fajne ma krycie, naprawdę bardzo ładnie jak wygląda. No ale na pewno nie jest to kolor light. To na pewno nie. Ja nie wiem, czy teraz będziecie w ogóle w tym świetle widziały, ale mam wrażenie, że jest on no, ciemniejszy od reszty mojej tutaj skóry. Także zastanawiam się, czy zrobić Wam właśnie pół tak i pół tak i porównamy sobie. No muszę pociągnąć po szyi, bo dziewczyny inaczej będzie naprawdę widać tą różnicę. Także jeżeli macie kolor taki mniej więcej jak ja, to nie jest najjaśniejszy, nie jest to blady, ale wydaje mi się, że ten fair light mogłabym mieć użyty, a nie light, jeżeli chodzi o tą akurat wersję. No chyba, że jest to podróbka i tutaj jakieś kolory są po prostu trochę przekłamane. Bo jednak ja Wam teraz zademonstruję. Zobaczcie, w tej wersji... O, dobrze, że mi nie wyskoczyło. W tej wersji kolor light, słuchajcie, wygląda tak. Tak wygląda ten kolorek light. No a w tej tutaj... O, no zobaczcie, jak on wygląda. No, nie powiecie mi, że to są dwa te same kolory. Albo po prostu ten drugi ma inne odcienie. Zobaczcie. To jest tutaj ten, co teraz aplikowałam. Ten. A to jest ten light. No jest różnica, prawda?
jednak jest różnica. Widać, że ten jest mimo wszystko jaśniejszy. Jest on jaśniejszy, jest on taki bardziej w beżowy, a ten jest jednak bardziej w taki brązo-pomarańcz, bym nawet powiedziała. Zobaczcie, jaka jest różnica. No jest kolosalna różnica, ja ją bardzo widzę. Także nie wiem, śmiem teraz wątpić, czy kupiłam, słuchajcie, oryginalny produkt. Szkoda, że tam nie było w opisie, że może to być właśnie jakaś tam dobrze podrobiona podróbka, że tak powiem. Naniesiemy sobie teraz ten drugi produkt, żeby Wam porównać.